Siemaneczko czogiści i czogistki, ja jestem Ulti i dziś mam dla was prezentację kolejnego pojazdu za obligacje. Tym razem będzie to amerykański czołg ciężki 8 poziomu T-26E5 Patriot. Maszyna, która w momencie premiery w 2016 roku była zjawiskowa i każdy chciał ją mieć. A dlaczego? Może się zdziwić, ale wtedy po prostu nie było lepszych premek. Niestety, obecnie mamy rok 2023 i sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Czy warto więc wydać na niego 8000 obligacji? Odpowiem w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Na początek powiedzmy sobie, co ten pojazd ma obecnie do zaoferowania, czyli jakie są jego zalety. Bez wątpienia naszą największą siłą jest, moi drodzy, penetracja, która na pocisku podstawowym APCR wynosi 230 mm. Według mnie to spokojnie wystarcza, dopóki walczycie z pojazdami do 8 tieru, wyżej wiadomo może być już gorzej i wtedy przydadzą się goldowe, które mają 259. Co dalej z zalet? Na pewno także DPM, który sprawia, że jeśli już dojdzie do jakiejś konfrontacji między wami a inną 8, to raczej wy będziecie górą, on wynosi ponad 2000 uszkodzeń na minutę, więc według mnie jest to jak najbardziej wartość atrakcyjna. Co dalej? Mamy także, moi drodzy, 10 stopni opuszczenia działa, więc jeśli pojedziecie na górki, żadnego problemu nie będzie, tutaj pojazd się na pewno odnajdzie. I mamy także jeszcze zalet w dziale, bardzo tanie pociski podstawowe, one kosztują tylko 255 srebra, więc to jest według mnie bardzo mało i sprawia to oczywiście, że jesteście w stanie zarabiać na czysto sporo kredytów. Co dalej? Teraz już przechodzimy do czegoś więcej niż działo. Na pewno wieżyczka tutaj jest całkiem atrakcyjna. Ona ma swoje oczywiście czułe punkty, to nie jest tak, że jest cała twarda, ma nawet garnek, który można w miarę łatwo przebijać. Ale jednak większość wieży, szczególnie jarzmo, jest na tyle wytrzymałe, że pojazdy znów do 8 tieru będą się raczej odbijać i na nie możecie spokojnie grać za nasypami na wieżyczkę. Tutaj będzie pewien komfort. Pojazd posiada także, moi drodzy, solidną prędkość maksymalną, ponad 40 km na godzinę, mocna tonę ponad 15 koni i tutaj muszę jednak powiedzieć, że choć ta wartość na papierze jest bardzo imponująca, to pojazd się troszeczkę wolno zbiera, więc okej, jest fajna wartość bazowa, ale jeśli nie macie na przykład turbosprężarki, to no można tej prędkości za szybko nie poczuć. Ostatnią taką dużą zaletą jest jeszcze, moi drodzy, zasięg widzenia, bardzo imponujący na tle innych 8 ciężkich, 390 metrów, więc to są takie, można powiedzieć, nasze największe zalety, które sprawiają, że ten pojazd można chcieć. No ale dlaczego można go nie chcieć i dlaczego każdy nim nie gra, co nie? Przede wszystkim, moi drodzy, z uwagi na damage na strzał, który strasznie odrzuca. Mnie też zawsze to wkurzało. 240. Tyle mamy na pocisku oczywiście zwykłym i goldowym. 240 to obecnie na medzie jest słabo. Tyle to, kurde, można mieć na lajcie, ale na ciężkim to już naprawdę jest lipa, więc jeśli ktoś lubi strzelać za dużo, rzadko, ale po prostu wiecie, za dużo, to ten pojazd absolutnie nie będzie dla niego. I to jest taka, moim zdaniem, największa wada. Druga rzecz, która wkurza, no to kadłub, który nawet w tej bitwie, ten CS-44, przebił nam raz. Dobrze, że nie dwa razy. Więc na pewno kadłub no już nie jest na tyle wytrzymały, aby odbijać nawet siódemki. One już ten pojazd, wiadomo, mogą penować. A pamiętajcie, ten pojazd rzuca na dychy. Ja to chcę podkreślić mocno. Nie mamy tutaj preferencyjnego matchmakera. Poza tym pojazd ma także dość mało życia, bazowo 1500. 1550 mamy z uwagi na ulepszenia polowe, które wiadomo chwilę czasu będą wymagać, ale można wiadomo mieć w miarę szybko. Także 1500 życia bazowo, no nie za dużo. I ostatnią taką wadą według mnie jest jeszcze celność, która na papierze wynosi 0,38. Przy takim małym kalibrze spodziewałbym się, że będzie lepsza. No ale jest 0,38 bazowo, można to oczywiście na wiele sposobów poprawić. Więc wiecie już, jakie są atuty, wiecie już, jakie są wady. To teraz tak to podsumujmy. Czy jest więcej zalet, czy wad? No więcej jest zalet. I to jest bardzo ważne, dlatego w ogóle o tym czołgu mówimy, co nie? Ale pojazd ten ma całkiem sporą konkurencję. To prawda jest taka, że za obligacje w tym samym budżecie, czyli kwota 8000 obligacji, można znaleźć jeszcze wiele innych maszyn. Jest na przykład IS-6 Black,
jest KW5, Chrysler GF, IMX-M4, 49 Liberté i jest jeszcze Alpine Tiger. Wszystkie pojazdy ciężkie są na 8 tierze za obligacje. Więc można powiedzieć, że pojazd ten z nimi rywalizuje. Czy one są lepsze albo nie wiem, ciekawsze od tego? Jeśli chodzi o czysto zarabianie, to tylko tak naprawdę powinniście brać pod uwagę tego i Liberteka. Bo cała reszta nie ma nawet 200 penetracji na pocisku podstawowym, co nie ten i6, KW5, one mają mniej niż 200, więc dla mnie uwzględnianie ich jest w ogóle bez sensu, jeśli mówimy stricte o zarobkach, a wydaje mi się, że ten film głównie ma trafić do tych osób, które chcą tym czołgiem zarabiać, bo jeśli chodzi o komfort z gry, no to niestety trzeba zainwestować prawdziwe pieniądze i dopiero wtedy macie takie pojazdy naprawdę mega dobre na 8 tierze. Pod zarobki i pod jakość. Także można ten pojazd ewentualnie jeszcze porównywać z Libertekiem, no ale on zupełnie inaczej wygląda. Też trzeba nim bardziej bazować na pancerzu kadłuba, bo tam już na przykład wieża jest słaba, także to jest zupełnie inna sytuacja, ale faktycznie, jeśli chodzi nam o konkurencję, jeszcze tutaj wtedy byłby brany pod uwagę Libertek. Dla mnie z tej dwójki lepszy jest Patriot i mówię tutaj fakt pierwszy, że ten pojazd jest mniejszy i mamy tutaj jednak lepszy DPM, to mnie na pewno przekonuje. Też ta właśnie wieżyczka, która daje nam ten komfort, że jednak coś tam odbijamy. Więc taka jest, moi drodzy, sytuacja, moje podsumowanie tego. Ja na pewno Patriota polecam, ale trzeba po prostu pamiętać, że pojazd ten się nam zestarzał i właśnie dlatego jest za obligacje. Gdyby był bardzo dobry, to pewnie by go z obligacji nie dali, co nie? Daliby nam jakiś inny gruz. Co do bitewki, bohater gra tutaj na 9. Bardzo mi zależało, żeby pokazać bitwę nie na 6, bo wiem, że wtedy powiecie multi, kosz do 8, na 6 wymiata, więc macie bitwę taką dość wymagającą. Bohater walczy z topowymi czołgami w tej rundzie. I mamy tutaj zestaw wyposażenia u bohatera, wentylacja, dosyłacz i stabilizator. Jest on oczywiście ok, nie można powiedzieć, że to jest tragedia, ale ja osobiście tym pojazdem wolałbym grać bez wentylacji i wstawić tutaj albo turbo, albo wzmocnienie. Jak jest miasto jak tutaj, no to wzmocnienie. Jak byłoby więcej jeżdżenia, no to turbo. Dobrze byłoby mieć dwa zestawy. Często jak rzucam mapę, mówię, bardziej otwarte, jakieś piaszczyste, to ta turbosprężarka sprawi, że szybko dojedziecie do fajnej pozycji i zrobicie lepszy wynik, więc tutaj pokazuję po prostu, jak można to rozegrać fajnie, jeśli już tego Patriota macie z większą liczbą bitew. Super widać teraz tą szybkostrzelność, która sprawia, że możemy często trakować to 9-5. To jest nasza, wiadomo, mocna siła. Tylko że ten T95, no niestety, nie dostawał z damage'em. Teraz dopiero udaje nam się zrobić dodatkowo damage. I mamy go w takiej pozycji, że ten gracz jest tak naprawdę udupiony. Wydaje mi się, że tutaj jego szanse w tej bitwie są już znikome na ratunek, bo tylko KW4 może mu pomóc, a ta KW4 też już jest na ogrysku, teraz nawet pada po naszym strzale, przebijamy ją nawet w górną płytę bez golda, to jest piękne w Patriocie, za to ten czołg można lubić. Teraz fajny strzał jeszcze znowu w gąskę i mamy go znów idealnie, teraz już bez wsparcia i tylko strzelać i strzelać, to będzie dojenie, naprawdę milusie się na to patrzy. Także te 9-5 sobie porobimy. Pytanie, co będzie dalej, bo rywale mają jeszcze Lisa, SHPTK i Kometa. Na szczęście to nie są takie pojazdy, które mają dużo życia, raczej są już obite. Mamy nieaktualne dane, bo one były po drugiej stronie. Także powinniśmy mimo wszystko z nimi sobie jeszcze tutaj sprawnie poradzić. Jest teraz Komet, mierzymy. Weszło łatwo za 224 i widać teraz, o, Lis na ogrysku, 240 HP. O, teraz to nawet padł, postrzelewał Fentragera, no to są dziewiątki. Także takie dziewiątki, jak tutaj strzelają, to nie ma czego zbierać. Zobaczcie, że rozpędzamy się do tych 37 w miarę dobrze, ale tutaj też mamy taką dobrą nawierzchnię. Pamiętajcie, że w zależności od tego, po jakim terenie jedziecie, no to szybciej się rozpędzacie albo wolniej. Najwolniej zawsze na jakichś bagnach, najszybciej właśnie na jakimś mieście, kiedy macie prawdziwe drogi. Także jest SHPTK, gracz ten ma dużo życia, ale coś mi się wydaje, że zaraz mu ta liczba HP spadnie, bo właśnie już tam dojeżdża go Burask, jedzie także Waffentrager. Bohater mógłby teraz fajnie się podbić, o właśnie, na tym nasypie i stąd próbować znaleźć bicie, oddał strzał, ale to nie weszło, no niestety.
Może teraz? O, jest już po prawej stronie. No i teraz to tak naprawdę oznacza, że już do niego nie dojedziemy. Trzeba byłoby cudu, trzeba byłoby się teleportować. Jeszcze takiej opcji nie ma, ale jak wejdzie WOT plus, będzie opcja teleportowania się. W każdej chwili możesz raz w bitwie kliknąć ten sektor i siup, jesteś tam. Ale to mówię, dopiero WOT plus, do tego jeszcze trzeba będzie dłuższą chwilkę. Bohater kończy bitwę jako wygrany. Zadał bardzo fajne uszkodzenia. 5511 uszkodzeń, 6 zniszczeń i 1882 bazowego expa. Dostajemy prawie 300 tysięcy srebra. To jest imponujące, ale informuję, że mieliśmy rezerwę osobistą i rezerwę klanową i to też wpłynęło na tą ilość. Na czysto wciąż bardzo dobrze, 241 tysięcy. Więc czy dla mnie Patriot za 8 tysięcy obligacji jest atrakcyjny? Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o ciężkie, nie ma tak naprawdę lepszego pojazdu. Warto na pewno się na niego skusić, ale pamiętajmy o tym, że jeśli chodzi o po prostu jakość, to już nie jest ten Patriot, który był w 2016. Jeśli ogląda mnie ktoś przez te wszystkie lata, to chcę, żeby to po prostu wiedział. To już będzie zupełnie inny pojazd, który będzie sobie gorzej radził, no ale wciąż za obligację lepszej opcji ciężkich nie widzę. Także tyle ode mnie, moi drodzy. Napiszcie wasze zdanie i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Pa, pa.